Anna Urbańska, Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam Państwa serdecznie. Dokładnie 10 lat temu ukazał się pierwszy numer UZ-ki, Gazety Studenckiej. Dlatego z tej okazji naszym gościem jest pani Kaja Rostkowska, redaktor naczelna UZ-ki, Gazety Studenckiej. Witam serdecznie, pani Kaju. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, czy pani jest związana z Gazetą Studencką UZ-ka od samego początku? A jeżeli nie, to jak to się zaczęło? Oj, moja przygoda z gazetą zaczęła się przy drugim numerze tego pisma, bo w listopadzie 2002 roku gazeta powstała w październiku, wtedy ukazał się pierwszy numer, a ja miałam taką okazję spotkać redaktora naczelnego i muszę go tutaj wspomnieć, to był Paweł Ławrynowicz, wtedy student informatyki na naszej uczelni. I tak się złożyło, że wtedy miał wykład na uczelni pan Frasyniuk, Władysław Frasyniuk. Ja byłam obecna na tym wykładzie i Paweł, jakoś tak, taka była sytuacja, że Paweł podszedł, zapytał, czy napisze może relację do nowej gazety na uczelni, relację z tego spotkania. No i oczywiście z chęcią, z przyjemnością. No i potem się już zaczęło to wszystko bardzo szybko toczyć. Zaczęły się zebrania. Ja byłam na początku korektorem. Oprócz tego, że pisałam tam drobne rzeczy, to sprawdzałam teksty. No i tak to się toczyło i tak toczy się do dzisiaj. 10 lat rzeczywiście to już jest taka okrągła rocznica, z której jesteśmy dumni. A od ilu lat jest pani redaktorem naczelnym UZ-ki? Trudne pytanie, chyba od 2005 roku. Tak powiem szczerze, że tego nie policzyłam, ale wydaje mi się, że te 7 lat już to chyba jest tyle. No to rzeczywiście już bardzo długo. A proszę powiedzieć, czy UZ-ka robiła pewnego rodzaju spekulacje, może kalkulacje, ile osób przez te 10 lat przewinęło się przez redakcję i współpracowało z gazetą? Myślę, że to było, kilkaset osób nawet, dlatego że pamiętam, że w pierwszych latach właśnie działalności UZ-ki ta redakcja liczyła około 50 osób nawet. To były takie ogromne liczby. Teraz studentów jest mniej, więc i bardziej jest skromnie w redakcji, jeśli chodzi o liczbę osób, ale w tych pierwszych latach istnienia nas było bardzo, bardzo dużo. Staramy się dospisywać wszystko, bo teraz przy okazji dziesięciolecia też chcieliśmy zaprosić wszystkie te osoby. Mieliśmy taką uroczystość z tej okazji. Wiele z tych osób przyszło, które działały te 8, 9, 10 lat temu nawet. Było nas bardzo, bardzo dużo. Proszę powiedzieć, bo w ostatnim numerze UZ-ki ukazał się artykuł, w zasadzie wywiad z panem Karolem Tokarczykiem, związanym od lat z Radiem Indeks. Czy są jakieś osoby, które dziś w mediach ogólnopolskich pracują jako dziennikarze, bądź się zajmują inne stanowiska, a na początku, jeszcze w czasie swoich studiów, na początku swojej kariery, powiedzmy dziennikarskiej, pracowali przy UZ-ce? Jest mnóstwo takich osób. Trudno mi tutaj wymienić wszystkie nazwiska. Ostatnio był wywiad właśnie, tak jak pani mówi, z Karolem Tokarczykiem. On oprócz tego, że pisał UZ, działał też w Radio Indeks, bo to jest takie trójmedium. Jest i Radio Indeks, jest portal w zielonej.pl w tej chwili, gazeta UZ-ka. I w tych mediach działało mnóstwo osób, zaczynało mnóstwo osób, które teraz czytamy w mediach ogólnopolskich, czy słuchamy ich. To jest mnóstwo nazwisk. Niedawno też Adam Wołyński, to był felietonista UZ-ki, miałam z nim kontakt, okazało się, że on przygotowuje te napisy w TVN24 na dole, także też taki skok, no, olbrzymi, można powiedzieć. Także tych nazwisk jest bardzo, bardzo dużo i to jest trochę, to też nie jest taka prosta sprawa, trochę też złożona dla nas, trudna, bo z jednej strony my się cieszymy, że te osoby idą dalej, taka jest nasza misja, taka jest misja mediów studenckich, żeby nauczyć i wypuścić dalej, to taka jest wylęgarnia talentów, tak można powiedzieć, ale z drugiej strony to nam też doskwiera, bo jest ogromna rotacja studentów i jak już ktoś się czegoś nauczy, nie trzeba go pilnować, to on zaraz gdzieś tam wylatuje z gniazda, że tak powiem, i tracimy tę osobę. Owszem, później się podpieramy tym nazwiskiem, że ona osiągnęła sukces i że gdzieś tam działa w profesjonalnych, dużych mediach, ale my cały czas musimy prowadzić castingi, rekrutację, nabór, także to też jest taki mały kłopot, ale chyba myślę, że większa radość, że jednak, że im się udaje. Ale praca w gazecie to nie tylko zajęcia dziennikarskie, to nie tylko tworzenie artykułów, praca reporterska, ale także innego rodzaju działalność. Można pisać artykuły, różnego rodzaju informacje, felietony. Studenci bardzo lubią pisać felietony, ale można też rzeczywiście robić inne rzeczy, na przykład przygotować zdjęcia. My też mamy programy, takie profesjonalne programy do obróbki zdjęć, edycji.
tym można się zajmować. Można też spróbować działać w promocji i reklamie naszych mediów. One bardzo potrzebują tej reklamy, bo w środowisku studenckim są znane, to jest jasne, ale gdzieś jeszcze w mieście, w regionie cały czas chcemy się pokazywać, zwłaszcza, że gazeta jest kolportowana w całym województwie i w wybranych miastach poza województwem. Także tam o tę promocję trzeba dbać i o to, żeby też ludzie do nas wysyłali swoje materiały, swoje teksty. Także przy takiej promocji można też składać, zawsze szukam tutaj chętnych do pomocy, składać komputerowo gazetę, przygotowywać ją do druku. Też tutaj mamy profesjonalny program do składu gazety, do łamania i to też jest pole do popisu, może bardziej dla takich osób z jakimś takim artystycznym, może trochę zacięciem graficznym, także zupełnie jeszcze coś innego. Co jeszcze można robić? No mnóstwo rzeczy. I jeszcze jest taka druga warstwa, bo media studenckie, w tym właśnie UZ-ka, to nie jest tylko szkoła taka merytoryczna, powiedzmy, dziennikarstwa i tych wszystkich innych rzeczy, ale też takie przełamanie się. To jest ważne, bo przychodzą studenci i oni mówią wprost, że chcieliby zrobić coś, żeby trochę się przełamać, jakąś nieśmiałość, brak odwagi, coś takiego. I rzeczywiście media studenckie pozwalają taką, te kłopoty, powiedzmy, jakieś tam przełamać. Bo oni idą z mikrofonami, umawiają się, są bardziej otwarci, uczą się tego. Także to myślę, że to jest też taka ogromna wartość działania w mediach. A że jeszcze są małżeństwa, związki, pary, to jest zupełnie inny temat. Tak, jest jakaś taka słynna para, może już w tej chwili małżeńska, posiadająca potomstwo, która miała swój początek swojej znajomości w redakcji UZ-ki. Jest na przykład Janek Walczak, który był moim zastępcą przez kilka lat, i Emilia Walczak, już w tej chwili, która pisała informacje i trochę takie artykuły związane z kulturą. Mają trójkę dzieci, także pozdrawiamy. Z jakimi predyspozycjami studenci mogą do Państwa trafiać? W zasadzie nie tylko studenci, bo wiem, że w UZ-ce z UZ-ką współpracują także licealiści. O, z tymi predyspozycjami to nie ma jakichś takich wielkich wymagań, bo my dużo też uczymy, więc jak ktoś nie czuje w sobie, że jest super, to też może przyjść. Jak czuje po prostu taką chęć, albo idzie mu łatwo pisanie, albo słyszał kiedyś, że pisze dobrze, nawet na lekcjach języka polskiego. Takich osób szukamy. A resztę nauczymy. Myślę, że tutaj jeśli chodzi o predyspozycję, no może taką predyspozycją byłaby bardziej konsekwencja i taka pracowitość, żeby to wszystko było regularne, bo tego nam czasem brakuje, że ktoś napisze jeden artykuł, a później już znika z redakcji. Szkoda, fajnie, żeby to jednak było później kontynuowane. No i też przydaje się to tu informacja dla studentów, przydaje się do stypendiów, dlatego że za działalność w mediach, za współpracę z nami są punkty. Ale też tych punktów nie wystawiamy tak za jeden artykuł, ale musi się troszkę tego uzbierać, żeby z czystym sumieniem wystawić komuś takie referencje. Z perspektywy tych wielu lat pracy nad UZ-ką w redakcji Gazety Studenckiej UZ-ka, co daje taka praca? Co mi daje? O, przygotowałam się bardziej, żeby opowiadać, co daje społeczności akademickiej. Co mi daje? No, mi największą radość chyba sprawia to, że pracuję z osobami, które nie są przypadkowe. I chcą to robić, to co robią. To nie jest tak, że było miejsce, ktoś nie miał, nie wiem, możliwości zrobienia stażu gdzie indziej, więc przyszedł do nas. To są osoby, które naprawdę chcą to robić. Różnie to potem wygląda, bo czasem się przekonują, że to jednak nie jest to i odchodzą. Ale dla mnie to jest największa frajda, że pracuję z ludźmi, których po prostu to interesuje i przyszli do nas z pasji. To jest największa dla mnie radość. No to w nawiązaniu do początku Pani wypowiedzi, co gazeta daje społeczności akademickiej? Myślę, że przede wszystkim oczywiście jak to gazeta informacje daje, wiadomości, ale też pokazuje, że istnieje pewnego rodzaju studenckość. Mnie to zawsze denerwuje, jak słyszę, że nie ma tej studenckości. Oczywiście ona się zmienia. Kiedyś studenci, powiedzmy, może mieli jakąś taką opozycję, wobec której mogli pisać, z którą mogli walczyć. Inne czasy, tak najprościej mówiąc. Ale ta studenckość dalej jest i studenci mają swoje pasje, tworzą kulturę w naszym mieście bezwzględnie. Ja się cieszę, że my to za pomocą naszych mediów możemy pokazywać. Na zakończenie proszę powiedzieć, gdzie można Państwa znaleźć, gdzie mieści się siedziba redakcji Gazety Studenckiej UZ-ka? W Akademiku Rzepicha, w kampusie A przy ulicy Podgórnej, ale myślę, że najprościej z nami się skontaktować poprzez maila i to jest mail gazeta@uzk.pl, a jeśli ktoś poczuł, że chciałby pisać, chciałby z nami współpracować, to prosimy o maila na taki adres rekrutacja@uzk.pl.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę udanej rekrutacji kolejnych dziennikarzy, kolejnych osób, które będą chciały współpracować z Państwa gazetą i dziękuję serdecznie za spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę. Moim gościem była redaktor naczelna Gazety Studenckiej UZK, pani Kaja Rostkowska.